A co z palcem się stało? To już ostatnie pytanie, bo jest późno. Ty zmęczona jesteś jakoś tak bardzo, czy dalej adrenalina cię trzyma? Myślisz, nie, że szybko zaśniesz? Nie, raczej nie zasnę szybko, ja już nie muszę. Wiesz, o co chodzi? Już mam takie w głowie, Jezus, ty nawet nie wyobrażasz. Ja co już... z twoim życiem teraz? Właśnie, po pierwsze, co z moim życiem. Ułożone, gdzie, wiesz, gdzie trening jest zaplanowany na poniedziałek, kurde. No, wiesz co, mam teraz po prostu taki luz, że po prostu nigdy taki nie mam. Wiesz, ja zawsze sobie żyłam codziennie na luzie, że wiesz, tutaj nagrywaliśmy niby te filmy dla teamu, jak jeszcze byliśmy w teamie X2, ale wiesz, mogłam sobie czasem pospać tam do 12, 13 i tak dalej, a teraz, wiesz, no cały czas jakby miałam z tyłu głowy, że trzeba zjeść, trzeba dobrze spać, trzeba trenować i tak dalej. A teraz wiem, że jest, nie wiem, pierwsza, druga, a ja nie jakby mam wyjebane, bo jutro nic nie robię i pojutrze też nic nie robię, i pojutrze też nic nie robię, więc mogę sobie iść nawet spać o 7, więc zajebiście. A planujesz iść na imprezę, czy nie? Nie, ja w ogóle nie lubię ostatnio imprezować. Ja od jakiegoś pół roku, myślę, już nie chodzę ani na imprezy, ani na kluby. Jakoś wystałam się aspołeczna po prostu. Nie wiem dlaczego. Myślę, że mi wróci ta moja taka otwartość, bo zawsze byłam mega otwarta i towarzyska, ale na razie tego kompletnie nie potrzebuję. No, nie wiem, ja uważam, że my żyjemy w jakiejś symulacji. Ja nie wiem, co się dzieje. Jestem sobie, kurwa, na arenie Kraków i napierdalam się z fagatą. Co się dzieje w ogóle? No, a teraz sobie tu siedzimy, jest druga w nocy w ogóle. No nie wiem. Robimy wywiad. Wywiad. Zajebiście. Przez konferencję się nie udało, po walce się udało. Dobra, co z tym palcem i kończymy tę symulację? Palcem, kurwa, boli mnie. Boli mnie ten palec, powiem szczerze, tutaj się operator za kamerą śmieje. No on mnie chyba najbardziej boli. Wydaje mi się, że to mnie też wszystko może zaboleć, bo mi ten medyk powiedział, że po 3 godzinach mi to zaboli, a minęła dopiero chyba 1 godzina. Więc zobaczymy. Na razie boli mnie tylko palec. I czuję, że mam opuchniętą wargę, bo gadam tak. Tak, jakbyś sobie powiększyła. Tak, czuję, jakbym miała ją taką dużą. Jakbym tam się napuściła czegoś, ona mi tak... Nie wiem. Ale najbardziej mnie boli palec. A tu jakaś kość chyba walnęła, tak, nie? Kość. Kawałek kości się odłamało. Mam coś podobnego jak ta szyja.